małe wiadomości. Pierwsza wiadomość to to, że Czesław Michniewicz został trenerem najlepszej drużyny w Polsce, reprezentacji Polski. Dzisiaj był już we wszystkich mediach, RMF-ie, TVP, gdzie zdążył już zachwalać, jak to wspaniała jest linia rządząca. Teraz jest w kanale sportowym i na żywo opowiada swoje przemyślenia na temat, jak będzie rządził polską piłką przez następny rok. Oczywiście pierwszymi pytaniami były pytania o 711 telefonów, które wykonał lub też do niego wykonał fryzjer zwany też piłkarskiej w Polsce w latach 2000 kilka tam 3, 4 i tak dalej. Oczywiście pan Czesław mówi swoim zwyczajem, że nie był zamieszany w żadną korupcję, a o czym była rozmowa, no, nie pamięta. Zdarza się.